Cicho ludzie, jestem motherfuckerem, jestem driverem. Właśnie przed chwilą śpiewałam taką piosenkę. Jestem motherfuckerem, jestem szybkim driverem. Jadę po rower, żeby być jeszcze większym motherfuckerem, driverem. Ale już nie tylko auto, ale także rower. Więc będę śmigać szybko 100 km na godzinę albo 200. Tylko po to, żeby ścigać się z kim? Sama ze sobą. Rywalizacja, podnosić coraz wyżej swój level, swoje możliwości fizyczne i tak dalej. A tak całkiem serio, jestem motherfuckerem! Jak to mówią, niedaleko pada jabłko od jabłoni? W tym wypadku niedaleko pada auto od roweru. Spójrzcie na moje nowe cacko. Chyba warto się przejechać na wycieczkę, co? Ale jak mam kręcić i jechać na rowerze jednocześnie? Spróbuję. Zabieram was na wycieczkę. Yeah! Fajnie! Fajnie jechać i jednocześnie mam was kręcić. No nie jest to łatwe. Ale spoko, daję radę. No dobra, tylko że co z tego, że ja jadę i zabiorę was na wycieczkę, jak wy nie czujecie, jak te koła suną po chodniku. Nie no, muszę was zabrać w jakieś fajniejsze miejsca. No w końcu jestem w Londynie, a swoją drogą ten rower jest z Canary Wharf. Porozmawiajmy o sporcie, moi drodzy widzowie. Dziś naprawdę jest fajnie, bo jest nowy cacko, jak już wcześniej wspominałam, no jaram się. Wygląda pięknie ten rower i jeszcze jak pomyślę o tym, żeby sunąć na górskich ścieżkach, w błocie, między korzeniami, z góry, na dół, gór, tak się będę rozbijać. Okej, ale o co chodzi z tym całym sportowym lifestyle'em? Nie jestem przygotowana do tego speechu, ale pomyślałam, porozmawiajmy o tym, że warto się ruszać. Przecież wiadomo, że warto. To jest dla wszystkich oczywiste. Edwa Chodakowska i nasze trendseterki sportowe na pewno zbudziły w was wielką świadomość i cała Polska ruszyła, żeby zacząć ćwiczyć. Ale ja nie jestem Polką mieszkającą w Polsce. Jestem Polką mieszkającą w Brytanii. To może ta świadomość mnie nie dotknęła. No oczywiście, że mnie dotyka i to już od wielu, wielu lat. Zawsze byłam aktywna, ruchliwa, sportowa. Natomiast przychodzą takie dni, kiedy szczerze mówiąc, zamiast wyjść na trening, wolę posiedzieć w łóżku. Albo zdarza się taki okres w moim życiu, kiedy jestem zapracowana, zarobiona, nie mam czasu, nie mam siły, nie mam energii i mi się nie chce. I wtedy muszę się zmusić. Więc mamy takie up and down z moją sportową przygodą. Moim mężem jest Freeletics, czyli organizacja atletów z całego świata. Aplikacja, apka, która ma coacha. Każdy ma indywidualnego coacha. Ja jestem już na levelu, niechże nie sobie przypomnę, 36. Przez 2 lata zdobyłam, tak, 36. przez 2 lata zrobiłam 36 leveli. Oznacza to, że zbierałam punkty, te punkty się zgromadziły na levele, oczywiście ta kondycja też i wytrzymałość, ale to nie jest wynik tylko i wyłącznie Freeletics, czyli takiej systematycznej pracy, no ale myślę, że to po prostu lat budowania masy mięśniowej, zdrowego odżywiania i całej reszty. I ostatnio, szczerze mówiąc, tak się zaprowadziłam w taki kozi róg, jak to się mówi, czy ślepy zaułek, niech tak będzie. Skończyłam pracować tak w trybie 8-9-godzinnym, zaczęłam już pracować absolutnie na własny rachunek i wtedy wszystko zależało ode mnie, czyli ile będę spała, jak będę robiła, co będę robiła, kiedy, o której, czyli jesteś właścicielem i panem swojego losu, czasu i swojego dnia. I to jest piękne i okropne, bo z jednej strony możesz robić co chcesz i z drugiej strony możesz robić co chcesz. Ten 90-dniowy challenge, który teraz mam, oczywiście od razu wskakałam na niego Freeletics, czyli mobilizację do tego, żebym robiła treningi 5 razy w tygodniu. Ponieważ kiedy zaczęłam robić to, co chcę, okazało się, że czasami wolę tych treningów nie robić.
I tak się te dni namnażały. Ja czułam, że w sobie, że muszę odtajać po takim bardzo intensywnym okresie w moim życiu, który miałam wcześniej. Jak już tak odtajałam, to poczułam, że jestem taką kluską. Takim leniem śmierdzącym, nieruchliwym i taką zrzędą, która leży w łóżku i jej się nie chce wychodzić. I to było okropne, bo czułam, że jestem więźniem tego łóżka i tego, co tam się dzieje, takiego comfort zone, miłego, cieplutkiego, przyjemnego. Ach, jak było milutko. Ale od razu wiedziałam, że jak jest challenge, to muszę przypierdzielić także z treningami, wziąć się w garść, bo wiedziałam, że jak wartość fizyczna i ta mentalność fizyczna i taka siła i zacięcie będzie dobra w moich treningach, to tak samo będzie ona dobra w biznesie, w życiu i w ogóle będzie zajebista. Dlatego też, cóż, no teraz wstaję, zapierdzielam, robię dobre ćwiczenia. Robię intensywnie, coach ze mną nie próżnuje, bo cały czas te levele podchodzą i cały czas ten effort, czyli ten wysiłek jest proporcjonalny do tego, jak rozwijam się razem z Freeletics, czyli z atletami z całego świata, ale to jest właśnie taka indywidualna ścieżka. Pokażę Wam kiedyś ten trening, jeśli jesteście tym zainteresowani, z przyjemnością wielką. Nie jestem jeszcze takim ambasadorem typowym Freeletics, ale myślę, że jestem typowym ambasadorem sportu. Czyli typowym przykładem człowieka, który ma romans ze sportem. Czasem jest up, czasem jest down, ale wiem jedno, że ta tkanka mięśniowa i całe te moje body, które wybudowałam, tą maszynę do zabijania, żartuję, do zabijania lenistwa, to jest maszyna, która cały czas działa. Więc jest rower, jest Freeletics, jest chęć, jest energia, żeby robić coś więcej. Także szczerze zachęcam Was do tego, żebyście też ruszyli tyłek i zrobili coś więcej. Nie tylko dlatego, że jest fajnie, żeby lato pokazać się w bikini i żeby mieć super klatę, ale także dlatego, żeby mieć silną mentalność i silną wolę taką wewnątrz. Także super polecam. Peace and love dla wszystkich, którzy właśnie są na treningu. Wziął się do roboty. Kurde. Trening time.